Siemanko! Dzisiaj wysiejemy sobie nasionka rośliny, które udało mi się zdobyć na ostatniej wyprawie. Mamy tutaj wyjęte z osłonek nasiona meli. Mamy też nasiona trochę karpusa, karłatki. Tutaj mamy nasiona mimozy białej, karobu. Tutaj nasiona akacji, nasiona karandy, tutaj nasiona pistacji kleistej, pieprzu brazylijskiego, tutaj jeszcze dębu zimozielonego i tutaj jeszcze juka. Zaraz zobaczycie, jak wygląda owoc przekrojony, jak wewnątrz w owocku wyglądają te nasionka. No i tutaj jeszcze nasiona oleandra, zebrane z różnych okazów krzewów. Tu już mam naszykowaną ziemię. Jukę w bardzo prosty sposób wysieję, po prostu ugniotę równomiernie tą warstwę ziemi, którą tutaj mam. Tak. I te nasiona rzutowo rozsypię sobie po tej ziemi. Tak, aby równomierną warstwą zajmowały. I tak kilkadziesiąt nasion tu sobie wysieję. Wszystkich nie będę wysiewał. Dęba w bardzo prosty sposób. Do doniczki po prostu zwykłej. Na płask. Wsadzimy te dąbki. Tak gęsto, nie będziemy się cykać. Dużo nasionek. Niech rosną. Zobaczymy, ile z nich wykiełkuje. Nie wiem, czy one nie będą wymagały jakiejś stratyfikacji, czy czegoś w tym stylu. Kurczę, ledwo się tu pomieściły. O, dobra. Dąbki są zasiane. Już. Weźmiemy sobie teraz jakąś doniczuszkę, tą na przykład. I do niej wysiejemy karandę. Taki prosty sposób, bez skomplikowanych systemów. O, w ten sposób. I tak większość roślin po prostu powierzchniowo to jest zwykła ziemia, normalna, uniwersalna, żadnych tam wydziwień, żadnych cudów. Powysiewam w ten sposób. No i zobaczymy, co z tego wykiełkuje, co z tego wyrośnie. Jak to dalej będzie sobie funkcjonowało. Pokażę Wam jeszcze, co zrobiłem z tymi sadzonkami, które miałem, typu gałązki i tak dalej, jak z nimi postąpiłem i co z nimi zrobiłem. Tak rozwiązałem sprawę z figą. Po prostu wsadziłem ją sobie do takiego pojemnika, poucinałem patyczki. Podlane jest to wszystko. Dlaczego takie krótkie, się spytacie? Z tego względu, że po prostu pasują mi pod parapet, pod kaloryfer. Teraz sobie te figi ustawię na właśnie kaloryferze, na takiej desce. I tutaj właśnie te roślinki będę sobie hodował, żeby one mogły mieć ciepło i żeby szybciej wykiełkowały. Portula carie wsadziłem sobie po prostu do doniczki. Oleander jest wsadzony do butelki z wodą, tak żeby spokojnie móc rosnąć. Tak samo agawy, również do doniczki wsadzone normalnie, bez żadnych udziwnień. W ten właśnie sposób są te wsadzone agawy, normalnie do suchej ziemi. Tutaj odkryłem, co to za roślinka. Prawdopodobnie to jest hebe. Tutaj kolejna portula caria. No i tutaj te drzewka szczęścia. To niewiadomego pochodzenia roślinka. Agawy w suchej ziemi są, nie podlewałem ich właśnie, żeby spokojnie mogły sobie korzenie wypuścić. Także trzymajcie się ciepło. Hej!